Boom! Tak w skrócie można zobrazować ostatnie półtorej roku. Dzięki Microsoft Teams nauczyliśmy się pracy hybrydowej, ale co można zrobić jeszcze, żeby poprawić to środowisko pracy? Z badań Microsoftu wynika, że pracownicy chcieliby czuć się związani z firmą, z misją, z celami, chcieliby mieć także wpływ na to, co się dzieje w firmie oraz chcieliby znaleźć równowagę, balans pomiędzy tym, jak pracują, a oczywiście życiem prywatnym. To wszyscy mamy w ostatnich dniach zaburzone. Nasi liderzy, menedżerowie chcieliby móc nas motywować, wpływać na nasze dobre samopoczucie i na to, w jakim środowisku pracujemy. A jak już mówimy o środowisku, to z kolei działy IT stoją przed wyzwaniem, aby to całe środowisko nam zapewnić i oczywiście pogodzić wszystkie systemy ze sobą. Takim wspaniałym wynalazkiem ostatnich czasów są platformy typu Employer Experience, tak zwane EXP. Taką platformą jest Viva, o której porozmawiam 15 września z Magdaleną Beśką. To jest wydarzenie, słuchajcie, fenomenalne w Digital Dexterity Labs, ponieważ będzie to pierwszy damski webinar. Magda Beśka jest konsultantką Office 365 i odpowie na wszystkie Wasze pytania, które możecie zadawać pod tym filmem, w komentarzach, na mediach społecznościowych albo wysyłać je do nas poprzez stronę digitaldexteritylabs.com. Ja Was zapraszam serdecznie. Na wszystkie Wasze pytania Magda, mam nadzieję, odpowie już 15 września o 13:00. Zapraszam serdecznie.